Witam Was serdecznie, z tej strony Raptor i zapraszam Was do kolejnego materiału z Wiedźmina III. Sporo razy daliście mi znać, że chcecie część drugą. Także ja oczywiście zamierzałem od razu wysłuchać Waszych głosów, dlatego chociażby w tym materiale znajdziecie kilka propozycji, które zostały podane przez Was. Kilka dodałem od siebie, oczywiście... Również chciałbym na wstępie powiedzieć, że to nie muszą być miejsca, które mogą podobać się każdemu i również warto na wstępie powiedzieć, że są to 10 najpiękniejszych i najbardziej klimatycznych miejsc w Wiedźminie III, bo niektóre miejsca teoretycznie mogą nie wydawać się wizualnie zbyt piękne, ale mają w sobie to coś. Ten materiał postanowiłem zrealizować trochę inaczej niż pierwszą część, dlatego zapraszam Was do tego, abyście się wygodnie rozsiedli i zapraszam Was do soczystego spektaklu przepięknej muzyki i obrazu. Zapraszam serdecznie.